Jeśli nie wiesz, co się dzieje, w dzisiejszym odcinku na studia pójdą Aleksander Ćwir i Lucyna Hack, co będzie szczególnie ciekawe ze względu na to, że ta dwójka, jakby to powiedzieć, nie lubi się. Aleksander na studiach, szalony chłopak, właśnie przyszedł. Zbudowałam pojedynczy akademik właśnie w tych studiach, które tutaj mam. Jeszcze trochę brakuje, jeszcze tutaj niektórych rzeczy muszę dorobić, z niektórych rzeczy nie jestem do końca zadowolona, mogły być lepsze, ale na początek jest git. Aleksander tutaj zajął jakiś pokój, sobie już nawet spersonalizował go troszeczkę i chce się pocałować po raz pierwszy. No i chce ojca wskrzesić, bo ojciec umarł. No dobrze, na razie nie masz pomysłu na kierunek. Więc ja poczekam, może ty mi coś powiesz, może ja coś wybiorę. I w jego drugim roku też Lucyna tutaj przyjdzie i Lucyna tutaj zamieszka. No i Aleksander na studiach będzie odkrywać siebie i będzie odkrywać jakieś, co chce robić właściwie w życiu, bo sam nie ma dosyć klarownego planu, lubi te kwiaty robić. Właśnie, postawmy sobie tę skrzynkę może. No i masz wykłady za godzinę. Aha! Jest takie pragnienie? Boże, tylko o siostrze myśli, to bardzo urocze. No w sumie jak ją zaprosisz, to będziecie mogli pograć w Mahjonga razem. O, historia ci się pojawiła. Pasujesz na takiego nerda historycznego. Do kogoś się pojawiły przed chwilą serduszka i ciekawi mnie do kogo. Weź się rozejrzyj może. Augustyn. Ciekawe. Mam wrażenie, że przez to, że postawiłam ten Mahjong, to tylko w Mahjonga będą teraz grać wszyscy. O Boże, już egzamin! A ty masz tylko pragnienia o rodzinie zamiast o nauce. Mam wrażenie, że postawienie tego Mahjonga to był błąd. Ale z drugiej strony oni nigdy go nie opuszczą, żebym go mogła sprzedać. O, może jak zacznę usuwać po prostu po kolei krzesła, to w końcu nie będzie nikogo. Koniec Mahjonga. Co tu przyszło? Aha, dobra, myślałam, że to złodziej. Okej, no i mógłbyś się jakoś zabrać za tą naukę kiedyś gdzieś. He? Okej? Dostaliśmy lampę i mamy od razu pragnienie lampy. Wewnętrzny spokój, czy ty się na kogoś gniewasz aktualnie? No nie bardzo. A ktoś się na ciebie gniewa? Może Lucyno? Nie pamiętam, co to robiło nawet, nie? Może przez to, co się ostatnio z twoim ojcem wydarzyło, to może byś się trochę bał i może byś sobie życzył oszukania śmierci. O! Dobrze, wprowadzamy Lucynę teraz w takim razie. Widać jej nastawienie do życia już tutaj. Boże, jak ty się ubrałaś. Lucyna z jakiegoś powodu nie znosi Aleksandra. I w sumie stworzyłam sobie historię, w sensie no już jest okej, ale bywało między nimi źle. Stworzyłam sobie historię, że może ona po prostu hakowie, że tak powiem, mieli biedę raczej, więc ona może jest przekonana, że przez to, że Aleksander jest z takiej bogatej rodziny, to z jakiegoś powodu on ją, nie wiem, wyśmiewa się, patrzy na nią z góry, nie lubi jej. I po prostu dlatego ona takie figle płatała temu Aleksandrowi, dlatego była dla niego taka niemiła, opryskliwa i tak dalej. I może teraz albo się dalej będą nie lubić, albo sobie uświadomią, że Aleksander cię nie nienawidzi, dziewczyno. Tylko dlatego, że kurczę pochodzisz z biedniejszej rodziny. Ale ona jeszcze o tym nie wie. Co tutaj jakieś flirty jej w głowie tylko. Zastanawiałam się, czy może by właśnie między nimi czegoś nie zrobić, przynajmniej na czas studiów. Dobrze, to czekamy, aż ty się z wydziałem określisz, w międzyczasie możesz robić rzeczy. Czy my tu możemy w ogóle zamówić pokojówkę? Weźmy tutaj, no właśnie, ekipę sprzątającą całą. Ona też tu będzie przyjeżdżać, o nie! Coś podobnego, myślę, do tego jakby co miałaś. To trochę takie jesieniarskie, tak, trochę mi się podoba. Bo ja coś miałam, teraz mi się przypomniało. Miałam fazy życiowe, stworzone do studentów, parę takich przynajmniej. Tylko, że mam internet odłączony. Musimy to zrobić. Jak się robi to w kalku? 3. To weźmy, wylosujmy. Lucynie. 12. Założyciel bractwa. Ale ty nie mieszkasz, ty nie mieszkasz. 10. Buntownik. Okej, pasuje. A co będzie dla Aleksandra? Popularny. Trochę zmiana takiego imidżu na studiach w takim razie. Okej, bardzo improwizowany arkusz tutaj. Zamykamy go, nie chcę na to patrzeć. Tak się będziecie zachowywać na studiach. Wylosowałam wam to i pasuje wam to, więc dobrze. O, już trochę ci ładnie wbiła ta nauka. O, Aleks wrócił i chce grać w gry. Boże, no tak. Ale rozmawiać też o hobby chce, więc może spróbujemy zrobić jakąś interakcję między waszą dwójką tutaj zaraz. Poza cięciem roślin w kiblu, jak ta laska. Okej.
Super. No, czyli dobre, czyli Aleksander, poza tymi grami mógłbyś też no, zaprzyjaźniać się z tymi ludźmi, co tu mieszkają. A ty tutaj chcesz poflirtować, więc też byś mogła na przykład się kiedyś rozejrzeć czy coś. Ten gościu potencjalnie. Nie wiem, usiądź, zapoznajcie się. O, dwa pioruny. Nie wiem, pogadajmy z nim może najpierw, może bez takiego flirtu z bomby, tylko można zacząć od rozmowy czasami. Oczywiście, że Aleksander chce to do gier. A to może pójdziecie sobie właśnie gdzieś do jakiegoś sklepu. Nie. Nie. O, ten twój gościu gra. Przyłącz się do niego, żeby mu zaimponować. Twoją cudowną grą w bilarda. Jeszcze nigdy nie grałaś w bilarda. Pokaż mu. Wszystkie kule zbijesz. Albo jedną. Charyzmę. No dla twojej nowo znalezionej popularności, której jeszcze nie masz, ale ją powoli znajdujesz, to by się mogło przydać. Ale nie, no na razie może pospędzaj po prostu czas z ludźmi. Ty byś chciał wygrać zawody. No właśnie. Możecie sobie zrobić jakieś mini zawody z Lucyną. Nareszcie się określasz. Sztuka albo aktorstwo. Oba trochę pasują, ale z racji tego, że jesteś bardziej nieśmiała, chociaż dużej różnicy nie ma, nie? No nie wiem, bardziej się skłaniam w kierunku sztuki dla niej. Czemu? Nie zgadzam się na to. Nareszcie w taki sposób się wprowadzi do miasta. Sztuka versus aktorstwo. Jakie masz perspektywy w życiu dzięki temu? To może bardziej w sztukę, bo jednak robiła sztukę do tego czasu. O, już chcę ludzi nakłaniać, żeby za nią pracę robili. No dobra, oni się jednak zaskakująco przestali nie lubić, więc może nie poszło to tak jak chciałam, ale bardzo mnie ekscytuje tutaj to, co oni poczyniają na tych studiach. Wracasz, super, cieszę się. No i chcesz randeczkę. Zróbmy w końcu zawody. Będziecie sobie grać na multiku czy coś. Aleksander wygrywa zawody. Nagroda wynosi 634 simoleony. Zaproś na randkę. A, on jest romansujący, oczywiście. O, Aleksander ma egzamin. Dobra. I ty też zaraz będziesz mieć podczas tej randki, kurczę. O nie, no to trzeba się postarać, żeby była jak najlepsza. Tak, to był miło i dobrze spędzony czas. Dobra, super, cieszę się. Tymczasem Aleksander. O, zdał oczywiście. Dobra, no to ją by też można było czegoś nauczyć. Nie wiem, kondycja może? Możesz pograć. Ale ty masz tutaj do wyszkolenia umiejętności. Oj. Miałaś grać w piłkę nożną, więc ciekawa to jest piłka nożna, tutaj widzę. Aha, bo zabawa, bo to jest takie głupie, że jak masz zabawę pełną, no tak. Kurczę, w sumie fajnie by było. Śmiałabym się bardzo, ale jednocześnie urocze to było, jakby oni się mimo wszystko, mimo tych początkowych uprzedzeń zaprzyjaźnili podczas studiów. W sumie byłoby to bardzo fajne. O, twój gościu, przyłącz się do niego. O, wbił ci crash, bardzo dobrze. A co, jak wam pozwolę na autonomię, co się wtedy stanie? A, bilard się stanie, no tak. Boże, on jest w jakiejś szatańskiej pętli, po prostu całych... A nie, dobra, już myślałam, że to jest kolejne pragnienie o grach, a to jest jednak praca semestralna. Choć no tu, Boże, zaraził cię, no tak. Okej, okay, no to zróbmy to, czemu nie? To ma tylko kascenkę, jak jest się nastolatkami, prawda? Nie. Okej, okay. Cieszymy się. Aha, i idzie sobie. Jak tam twoja, no właśnie, bo tutaj miałaś robić coś. Ile wam zostało? Okej, okay, 6 godzin, no to faktycznie. No ale oboje powinniście mieć na luzie zaliczenie. O, no tak, oczywiście. Zrób moją pracę. O, czyli to znaczy, że Lucyna wygrała? Tak, super, dobra. Aż się sama zaskoczyła. Dobrze, porób sobie może jakieś triki. Może ci ten ksylofon w końcu wyjdzie. Nadal ci nie wychodzi. Co teraz musisz? Ojej, mógłbyś trochę tą kreatywność czy coś. Lucyna? Okej. Gotowanie i charyzma. No to charyzmę byśmy polecieli może. No chodź tutaj, zrobicie sobie zawody. O, no i znowu ten wygrał. Może teraz ta randka o 5:30, co? Wyglądasz, jakbyś z więzienia uciekła w tym stroju. A ty masz wykłady za godzinę. Czy możesz je ominąć na rzecz randki? O, no i idealnie po prostu. Sama tak chcesz, to tak się stanie. Co tu się stało? Pociesz? Co ci się stało w życiu, przyjacielu? Okej, okay, aż dwa pragnienia, więc no chyba tak. Weźmy tutaj najwięcej miejsca, jest tutaj. Więc może postawmy jakieś łóżko. O Boże, nie! O, właśnie, zapomniałam, że w sumie jest też miejsce, w którym... Dobra, wstawajcie, tutaj trzeba usunąć dowody zbrodni, że tak powiem. Ty właśnie masz się tego gotowania uczyć, to leć zaraz. O, gotowanie nauczone. Szkoda, że nic nie zrobiłaś w kierunku faktycznego uczenia się. Aha,
Tylko tyle? No cóż, no to zabierz się bardziej. O Boże, okej, to się może źle skończyć w takim razie. Aleksander, zdążysz, dawaj. O, super. Lucyna trochę mniej super. Przeżył. O, też przeżyła, niesamowite. To jest największe zaskoczenie tego odcinka. Pogadajcie sobie wspólnie o grach. Może tak się zaznajomili dzięki temu właśnie trochę bardziej. Chociaż nadal bawi mnie to, że Aleksander ją bardziej lubi niż ona jego. Weź go może poproś, żeby nie był twoją tam stałą sympatią. I weźcie sobie, zróbcie zdjęcia. Chyba, że on idzie. Zaproś w takim razie Lamę. Jak jakieś selfie z psem to wygląda. Bo chcecie grać razem teraz. O, nareszcie jest możliwość, że coś osiągniesz na tych studiach. Student z Erasmusa, napisz moją pracę semestralną, jak już stoisz przy komputerze tak pięknie. Czy może pani ze stołówki pisać pracę semestralną? O kurczę. O, nareszcie jej wyszedł ten ksylofon. Co tu się stało? Czemu uczeń z Erasmusa nam mówi, czuj się jak u siebie w domu? Ty chcesz ją łaskotać, ale ona tak trochę cię, no właśnie. Czyli Lucyna nadal ma jakieś troszeczkę uprzedzenia. I on tak bardzo chce się pocałować po raz pierwszy. No z kim mi powiedz, z kim? Tu jest po jednym dosłownie piorunie na tych ludziach. Nie, twoja aspiracja jest w porządku. Ty, ona... Nie, on... Czy ona w jakimś cudem dostała wyższą ocenę od Aleksandra? Ciekawe. Dobra, nakłońmy krowę. Napisz moją pracę semestralną. No i teraz balujemy. W ogóle mogę podejrzeć, jakie ona ma umiejętności, te ukryte tego bilardu? 54, no nic mi to nie mówi. Przypuszczam, że to jest na 100, ale nie wiem. Aha, i ta krowa ci w końcu nie napisała tej pracy, no to super. Aleksander, chodź zrobisz coś w kierunku tych studiów, nie wiem, kreatywność czy coś. Ojej, Lucyna, ciekawe rzeczy tutaj. Okej, ostatni semestr dla niego. Tak, wszystkie 30 pragnień związanych z grami teraz spełniamy. No, Lucyna nawet się niczego uczyć nie musi specjalnie. Właśnie, możesz tutaj też udzielać korepetycji. O, 0 zł. Wow, dużo zarobiłaś. Niesamowite. Jesteś złym gospodarzem, a ja mam dość. Pakuję swoje manatki i wracam do domu wcześniej. Mieszkasz w akademiku razem z nami. I dosłownie wyszedł stąd. Nie no, wraca tutaj. A jednak obecny stan rynku mieszkaniowego go jednak załamał i wrócił tutaj. Co będzie? Pragnienia o grach, prawda? A jednak nie. No tak, wiosna. Czy gwizd się będzie liczyć? Najwidoczniej. No i niedługo, twój koniec. Co? Egzamin? Egzamin. Lucyna? Też egzamin. Super. Zrobimy przyjęcie może? Ale to może rano jutro, bo teraz no to tak trochę średnio. O, się musisz nauczyć porządnie. Życzę ci powodzenia. No musisz, bo w sumie inaczej to dupa będzie z tego. Spróbuj to zdać. Okej, to jest moment, myślę, na przyjęcie podyplomowe. Tak, zapraszamy Haumene Gildę na 100%. No nie wiem, jakby rodzinkę na pewno. Co, wszystkich tutaj z uniwersytetu? Dobrze, zaprośmy Haumene Gildę, czemu nie? Wszystkie twoje psy, dokładnie. Bo tych młodych lotariów jeszcze tu nie ma? Nie, no są. A bo to są już dzieci. Ej, to zaprośmy ich, czy ty ich wszystkich nie znasz nawet? Znasz jedną. Czyli on nie zna Ildiusza w ogóle nawet. Okej, ciekawe. Kupmy tutaj może na dół jakąś muzyczkę. A Lucyna, ty siedzisz i się grzecznie próbujesz uczyć, żeby próbować zdać ten semestr. Wszyscy przychodzą, super. Wszystkie psy. Jaka piękna, jest stado po prostu. Nie wiem, bądź DJ-em na własnej imprezie, tak. O, tak, tutaj się najlepiej bawią. No psy tutaj idą po coś. Co, szczekać? Pies tańczy! O tak! Można robić zdjęcia pamiątkowe w taki sposób. Tak, zaproś Kasandrę. Gdzie twoja matka jest w ogóle w tym wszystkim? Ano tak, gra sobie. I studenci do niej wzdychają. O, matka idzie. Matko, zrób ze mną też zdjęcia. To takie piękne właśnie w stroju studenckim, jako pamiątka. Nie wiem, kto jeszcze z rodziny by chciał zdjęcie. Ariadna, chodź. O, nawet dobra zabawa wbiła. O, jak słodko. Dobrze, teraz podajesz ludziom te zdjęcia na przykład w prezencie. Proszę bardzo. Proszę, kaccenko, odpal się. Nie wiem, jaki jest warunek, żeby ta kaccenka się odpaliła, ale ja tak bardzo chcę. No nie wiem, zbierają się ludzie po coś. Hale, tłum tutaj. Jest! Dobrze! Robię tutaj, chcę, żebyście wiedzieli, że robię screeny wszystkiego. O co ty się oparłeś? Czekajcie, ja to muszę przeanalizować. Co tu się dzieje? Muszę przeanalizować tę cutscenkę jeszcze raz, zaraz. Czekajcie. Pff. Tu się odpala, jest piękne zdjęcie z ludźmi w tle. I jak widać, opiera się o nikogo. Aleksander wie, że tylko samemu sobie można ufać w świecie najwidoczniej. Tyle ludzi za nim stało, ale ostatecznie przyjaciół nie było. Pff.
co to jest w ogóle? No to w takim razie ostatni rok Lucyny, bo ty tutaj jak widzę spadasz, prawda? Lucyńsko też wróciło w międzyczasie. Dobrze, ucz się gotowania, proszę cię. Gratulacje, przeżyłaś. Teraz też masz szansę przeżyć. O, masz już pull skill 73. Okej, okay, moment prawdy. A ja już popakuję może twoje rzeczy. O. Super. 3-9. Niesamowite. Wróć do otoczenia. Dobrze. To tyle. Tak? Więc dziękuję. Ale strój szalona. Pasuje trochę. Ale chyba wrócimy do żółtego. No ale pasuje. Tak. To koniec. Pa.